No witam, witam bardzo gorąco, z elementami serdecznymi. Życie jak muzyka, to jest Radio Koncao, Tomek Konca, ja się tak nazywam, czyli Radio Koncao się nazywam, tak sobie przypomniałem, ale witam was bardzo serdecznie. 42 odcinek, czyli no za moment naprawdę okrągły roczek trzaśnie, jak spotykamy się w ramach cyklu Życie jak muzyka. Witam bardzo serdecznie Agatę, która napisała, że się cieszy, że dzisiaj ten program, że audycja w jej guście muzycznym. No to ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że w podobnym guście będzie, znaczy, że w podobnym tonie będzie mógł powiedzieć Tomek. Cześć Tomek, bardzo się cieszę, że jesteś. To i fajnie, słuchajcie. Tak więc opowiem wam historię, no, która zelektryzowała Warszawę i nie tylko, bo myślę, że wszyscy ci, dla których zespół Kryzys był no, istotną historią, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, nie żadnym tam elementem, tylko historią życia. Więc no, nagle okazało się, słuchajcie, że no, gruchnęła wieść, że być może zagra Kryzys. Ale przede wszystkim w warszawskim klubie Centralny Dom Kultury, który prowadził Jarek Guła, doskonała postać, legendarna, historyczna, no w normalnym świecie to powinien być ktoś na miarę ministra kultury, ale no niestety. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie Jarosława Gułę pozdrawiam. Będzie o nim naprawdę osobny temat, opowiadacie o tym, co on robił, a robił tyle rzeczy, że no mówię wam. Ale dobra, to zostawiamy. Pull up selecta. Tak więc Kryzys w Centralnym Domu Kultury. Ale nie, jeszcze nie pokazuję tych slajdów, które przygotowałem, bo najpierw jednak otoczka. A mianowicie chłopacy z zespołu Starzy Singers wpadli na pomysł, że zagrają koncert dedykowany, właściwie liwikowany zespołowi Kryzys, czyli zagrają swoje covery, szalone covery, bo każdy, kto zna zespół Starzy Singers, wie, że to są typowie absolutnie nieobliczalni. Tak więc ja żałuję, że ta formacja niestety za bardzo nie egzystuje, natomiast zawsze to gwarantowało niezłe szaleństwo. Tak więc już sam fakt, że Starzy Singers sięgnęli po piosenki Kryzysu, już dla mnie przynajmniej był ekscytujący, więc ja się tym jarałem bardzo, bardzo serdecznie, znaczy gorąco. Było to dla mnie fajne, bo wiedziałem, że chłopaki zaserwują coś w swoim stylu, coś oszałamiającego i coś nieoczywistego. No to dobrze, no to gdzie, jak nie właśnie w CDK-u na Burakowskiej, w miejscu, gdzie kiedyś był warsztat samochodowy i właśnie rzeczony, przywołany przeze mnie pan Guła wyremontował to miejsce, robiąc z niego kultowy klub, absolutnie kultowy klub, który później zmieniał kilka razy nazwę, no ale my jesteśmy w 2006 roku. Tak więc, no, oficjalnie było wiadomo, że będzie to koncert Starych Singers, oczywiście, którzy zaprosili gości. Więc, no, ciekawa absolutnie historia. No, ale okazało się, że rzeczywiście tutaj dostałem cynk. Słuchaj, chyba zagra Kryzys. Ja już nie pamiętam, kto sprzedał mi tę informację. Czy to właśnie pan Guła, czy to Maciek Góralski, a może Sławek Pakos. No, przyznam się, że kompletnie nie pamiętam, ale był taki cynk. Do ostatniej chwili tak naprawdę, słuchajcie, nie wiadomo było, czy rzeczywiście ten Kryzys zagra. To była taka w ogóle szemrana informacja, nieoficjalna, nie do końca potwierdzona. I tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy ten zespół wystąpi. Dodajmy, żeby podnieść hype, proszę państwa, że to było 25 lat po tym, jak Kryzys skończył swoją działalność. Także no nie lada gratka. Dla mnie to, kiedy Kryzys działał, to ja byłem nieletni, jeszcze nie miałem wąsów, a później no to już nie było szans, mimo tego, że spotykaliśmy muzyków, spotykaliśmy świętej pamięci Roberta Brylewskiego, pamięci aktualnej Magurę, no i w ogóle i chłopaków, to znaczy muzyków, no ale okazało się, że no tak. No dobra, no to ja oczywiście stanąłem na głowie, żeby się tam wbić, wbiłem się na ten koncert wyposażony, 2006 rok, słuchajcie, wtedy miałem chyba pierwszy taki aparat
aparat cyfrowy taki, no to był high-end absolutny, ale dzisiaj parametrami, no to raczej byśmy nawet nie spojrzeli na coś takiego, tak, ale ja się jarałem, no bo ten telefon przede wszystkim był czymś na miarę Grundiga naszych czasów, no bo wszyscy ci, którzy pamiętają muzykę z końca zeszłego, no właśnie nie z lat 80., kiedy nagrywało się na Grundigi, kiedy ten, kto miał Walkmana, to szpanował, więc tutaj okazało się, że mamy aparaty cyfrowe, bo jeszcze wtedy smartfony nie miały, o ile dobrze pamiętam, takich funkcji, żeby nagrywać, ale może mnie zweryfikujcie, mówimy o 2006 roku. Tymczasem spoglądam na nasz YouTube'owy czat i widzę, że jest Kasia i widzę, że tutaj Wiesia, dobar dan. No to witaj Wiesia, bardzo się cieszę, że jesteście. No dobra, to słuchajcie, to ja wbijam do klubu Cedek i w tym klubie oto, proszę Państwa, nagle okazuje się, że mamy full tłum ludzi, oczywiście znajomi, młodsi, znajomi, starsi. No ale przede wszystkim, jak przypomnę sobie mój pierwszy koncert grupy Izrael, który był chyba w 86 albo 5 roku, mój pierwszy taki koncert, na który poszedłem sam do Hybryd, no to powiem Wam, że tę atmosferę można było poczuć właśnie w CD-ku. Ludzie, którzy tam się zgromadzili i ta specyficzna aura, to ta atmosfera, która, no i taka radosna. Przede wszystkim, tak jak dzisiaj rozmawiałem sobie z panem Gułą, on właśnie powiedział, że jedyne tak naprawdę, co pamiętam, że było śmiesznie. No i rzeczywiście, tam było śmiesznie, tutaj pojawiają się zdjęcia horyzontalne, ale to jest specjalnie dla Was, żeby przykuć uwagę, czyli Wy głowę schylacie w lewą stronę, dzięki temu widzicie wszystko. Tu fragment tego, co działo się na scenie. No, klub był niemiłosiernie zatłoczony i za chwilę przekonacie się, co tam się działo. Od razu uprzedzam i przepraszam, ale będzie to jakość stricte archiwalna, ale tutaj dodam, że dzięki Sławkowi Pakosowi udało się ten koncert wyemitować w TVP Kultura, tak więc być może wśród Was, wśród nas są szczęściarze, którzy widzieli w TVP Kultura zapis tego koncertu, oczywiście w jakości rasowej, dlatego że to było zgrane na wieloślad, czyli no naprawdę tak jak powinno być. Być może kiedyś doczekamy się na przykład płyty live z tamtego występu. Trzymajmy kciuki, bo jak wiemy, wszystko jest możliwe, patrząc na nasze radio. Dlatego też Sławka Pakosa też horrernie, serdecznie pozdrawiam, bo to jest też, no ale zresztą pewnie go znacie, Manufaktura Legenda, albo wydawnictwo w moich oczach, które płyty z tego wydawnictwa sygnowane tą marką w ciemno kupujcie. Tak więc 4-3, tutaj pojawił się nam Macieja Orzaka. O, witaj Maciek, no i słuchajcie, dobra, o tutaj właśnie, no niestety schylamy głowę w tę stronę i widzimy postać Roberta Brylewskiego, tu już widzimy go tak jak powinniśmy widzieć, no przyznam się, że trochę się tutaj tak ściska za gardło i człowieczyna się wzrusza, widząc te niezwykłe postaci. Tak więc, kochani, tak jak mówię, w TVP Kultura był ten koncert, on był, o ile się nie mylę, emitowany ze 2-3 razy, tak więc być może ktoś go widział, być może ktoś kiedyś go obejrzy, niekoniecznie tam, może w jakichś innych mediach. Tak więc atmosfera była szczególna. Mało tego, słuchajcie, już nie pamiętam, kto dystrybuował papier, czyli taki zin w konwencji odbitej na ksero, no bo w dawnych czasach koncertom punkowym towarzyszyły ziny, pierwsze fanziny odbijane na ksero, a nawet czasami nawet nie na ksero, tylko drukowane metodą kompletnie nie wiem jaką, taką jak się robiło na przykład bibuły w stanie wojennym, czyli no czarno-białe wydawnictwa, no i kultowe papier białych wulkanów i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie być może to nawet tak to wyglądało. Przekopałem oczywiście pół swojego archiwum, nie mogłem spać po nocach, wyrwałem ścianę oraz panele podłogowe, ale niestety nie znalazłem. Ale mam, przysięgam, jak znajdę, to pochwalę się. A naprawdę jestem bezwzględny w szukaniu. Tutaj taka drobna dygresja, gdyż wczoraj znalazłem płytę, której szukałem od pół roku w ogóle. Była włożona w drugą płytę i przykryta inną, tak więc takie historie. No dobra, ale pull up selecta. Jesteśmy na koncercie Kryzysu w CD-ku. Ciasno, szaleństwo, proszę Państwa, tłum ludzi, atmosfera podniosła, atmosfera zwariowana, ani cienia agresji, ani cienia złej energii, tylko no tak jak należy. Tak więc za moment pozwolę sobie zaprosić Was na ten koncert. Raz jeszcze przepraszam za
za jakość. No a jakość nie jest wybitna, ale bardziej chodziło o to, żeby oddać ducha tego jedynego w swoim rodzaju momentu, żeby posłuchać jednak muzyki, a tak naprawdę myślę, że tę muzykę kiedyś będziemy się cieszyli, będziemy mogli się nią ratować w naszych źródłach dźwięku. Także panie i panowie, zespół Kryzys, no niestety ten zespół już nigdy nie zagra. Nawet jeśli zagra, to no w tym doskonałym składzie nigdy. Tam zobaczycie gości. Pojawi się typek w czarnych okularach. Nie, nie, nie będzie to Wojciech Jaruzelski, nie martwcie się. Ale tak. No i atmosfera, którą raz jeszcze zwrócę uwagę. To, co działo się na pierwszych takich koncertach, czyli absolutnie nie było bariery między muzykami a publicznością. Oprócz tego, że wiadomo, jedni stali naprzeciwko siebie, tylko że jedni wyżej. I to był ten duch, ten szczególny duch, moim zdaniem, tej rewolucji punk-rockowej, która się objawiła, gdzie rzeczywiście Orety, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Co za niespodzianka. Projekt PS, respekt, bardzo dziękuję. Tomek, też tobie bardzo dziękuję. I tutaj taka prośba, Tomek, weź daj swój adres e-mailowy, proszę cię. Dobra, to lecimy, słuchajcie. Atmosfera koncertu była taka, jaką ja zapamiętałem, tak jak mówię, pod koniec lat 80., gdzie nie było tej bariery, gdzie można było nawet brzydkie słowo do muzyka powiedzieć. Oczywiście nie z atencją taką, żeby go obrazić, tylko napierniczaj na przykład, nie? Albo weź nie piernicz, tylko graj. Oczywiście tam troszkę brzydsze te słowa, ale to było dozwolone. W ogóle taka atmosfera, no naprawdę fajna. Tutaj ktoś rzuca, tutaj ze sceny ktoś odpowiada komuś. Tutaj piąteczka, tu już gramy. Siemasz, no hej. No bratera, słuchajcie, ja tam się czułem. Oczywiście, no falowo absolutnie starsi byli ode mnie. Ja tam gdzieś tam na samym końcu, mimo że paru fajnych koleżków też tam udało się spotkać. Natomiast chłonąłem to i daję wam słowo, czułem się jak bym był nastolatkiem. Normalnie i to jest dowód na to, że muzyka potrafi robić cuda. Naprawdę, potrafi robić cuda, potrafi sprawiać, że czujemy się lepiej, szczególnie i tak dalej, i tak dalej. Przekonacie się za chwilę sami. No, ja raz jeszcze mówię, że jestem trochę przejęty, bo no widzimy kurde, na tej scenie już kogoś, kogo w tej rzeczywistości nie spotkamy nigdy. No i to jest takie horrorne. Sławek Gołaszewski, to samo. No niech mnie dunder świśnie. Gdzieś tam jest to wzruszenie, ale cóż, no takie jest życie. Mamy, każdy z nas pewnie będzie się tam wcześniej czy później wylogowywał z tej rzeczywistości i kiedyś tam być może, wierzę w to, Radio Koncao będzie w innym wymiarze. Niekoniecznie tam u pana z brodą, tylko może gdzieś u pani z nogą. Nie wiem, nieważne. Nie myślimy o tym, cieszymy się tym, co mamy. Raz jeszcze mówię. Cedek, dokładnie to było 15 marca. Kurczę, dzień po moich urodzinach, więc ja to oczywiście odebrałem sobie tak. Mówię, ale prezencik los mi spłatał. Dlatego cieszę się, kochani, że jesteście. Zabieram was w melancholiczną podróż do zatłoczonego klubu, wypełnionego po brzegi z muzyką, która wzrusza, z muzyką, która, no, po prostu robi hypnotizing. Panie i panowie, Kryzys po 25 latach w oryginal składzie. Zapraszam, Radio Koncao. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dobry wieczór. Dzięki, że jestem.
Thank you.
Nie było bajora, bo to jej za płotą teraz bajoro. Yeah.
Dobry wieczór. Mamy chyba kryzys. Teraz coś świętego. Naprawdę, coś świętego. Wielkiego przyjaciela, współpracownika oraz wszystko, co możecie tu wyobrazić, oraz jest pan Muniek Staszek! Najpiszcie, że w ogóle mogę tutaj wyjść, bo jako mało lat zatwierdzałem pociągiem za Dom Kapelą, byłem totalnym fanem, dzisiaj jestem do dziś. Dzięki wielkie, chłopaki. Coś świętego dla ciebie. Może to źle zawsze, ale miło mi się widzieć, który byście mówili. Tak, dzika nie mam. Nie było kadzika. Hej. Co jakieś?
Czy jest Paweł Kelner na sali? A zakres jest? A ja, Ramonet w ogóle jest, to ten zakres jest Ramonet. Taki mamy krótki program, dlatego tam musi sobie pogadać. Jaki numer wojny gwiazd? Niedobrze, niedobrze. Zabronili pustka, bo robota wciągaj Kaczyńskiego. Oh,
nowy taniec, ten, który nas rozprawi. Improwizacja. Właśnie tak to wyglądało, no emocje po prostu jak na pierwszych koncertach punk rockowych, powiem wam, że noga chodziła, mimo że no wiadomo, puryści by powiedzieli, Jezus, tam nie stroiło, nie umieją grać. Nieprawda, właśnie umieją, bo to jest, tak się gra. Także dziękuję wam za to, że byliście. No ja tam usłyszałem parę swoich ukochanych utworów, czyli Święty Szczyt, Wojny Gwiezdne i Mam Dość. O, właśnie. Tak więc nie zdążyłem chyba Mariusza Krasowskiego, siemasz Mario, powitać. I cóż, no dziękuję za to, że byliście. Tak jak mówię, no jakoś nie, może nie była, no na pewno nie była, przecież sami słyszeliście, ale poczuliśmy się przynajmniej jak, no jakbyście tam byli. Taka była tego idea, żeby poczuć ten jedyny osobliwy klimat uniesienia. Powiem wam, no kurczę, nie będzie już nigdy czegoś takiego. I tyle, wiadomo, będą inne fajniejsze rzeczy, a może
może smutniejsze, a może równie dobre jak to. No ale koncertu Kryzysu w tej rzeczywistości to my już nie zaliczymy w oryginalnym składzie. Trzeba tak jeszcze dodać. Tak więc wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Bardzo dziękuję Project PS za wspiering. Poproszę was o łapping górny. No i cóż, jutro od razu powiem, że może się tak zdarzyć, że dobranocka może być w zupełnie trochę innej formie, bo jutro też transmisja z Warszawska Orkiestra Sentymentalna znienacka was zaatakuje jutro, ale szczegóły podam na stronie facebookowej. Tak więc wszystkiego dobrego i kurczę, naprawdę, ale pośrednio byliście na tym koncercie, no teraz byliście oficjalnie, wasze koncao tam było, tak więc zgodnie z zasadą pośredniości wy też tam po prostu byliście. No powiem wam, kurczę, no nie wiem, czy czy taka atmosfera jest w ogóle powtarzalna. Dla mnie, co by nie mówić, to jest wzorzec atmosfery. O, tak powiem i nawet w tym, co robię, zawsze gdzieś tę atmosferę staram się przywoływać, nakręcać, tak żeby coś było szczególnego, bo tak naprawdę każdy koncert to jest coś szczególnego, jedynego w swoim rodzaju i trzeba mieć tego świadomość. Tak więc, słuchajcie, dzięki, że byliście. Wszystkiego dobrego państwu życzę ja. To było wasze koncało, a wy byliście na koncercie zespołu Kryzys właściwie w całości w 2006 roku 15 marca w nieistniejącym warszawskim legendarnym, naprawdę legendarnym klubie Centralny Dom Kultury, który stworzył Jarosław Guła. Tak więc to jest do odsłuchania. No i oczywiście w ramach playlisty Instytut Pamięci Koncao i Życie jak Muzyka. 42. spotkanie już. Niech mnie dunder świśnie. Tak więc co za historia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękuję wam. Cześć.